Jakiego iPada kupić w 2021 roku? Zdarzyło mi się ostatnio szukać odpowiedzi na to pytanie, no i dzisiaj się dzielę z wami tym, co odkryłem. A nazywam się Bernard Fruga i na tym kanale właśnie podpowiadam, jak ogarniać rzeczywistość gadżetami, softwarem, aplikacjami i tym wszystkim, co jest online, ale też tym zupełnie offline. No to przechodzimy do rzeczy, bo prawdopodobnie sięgasz po ten filmik, dlatego że zainteresował cię tytuł, bo czeka cię pewno wybór iPada. Który iPad najlepiej kupić? Oczywiście odpowiedź zawsze jest to zależy, ale tutaj skupimy się na tym, żeby odpowiedzieć to zależy dla kogo. I tutaj mamy takie trzy osoby, którym doradzam. Niektóre są mniej, niektóre są bardziej rzeczywiste i bliskie tym, którym ostatnio właśnie doradzałem, z którymi rozmawiałem właśnie o iPadach. Pierwsza osoba to Ola. Ola jest studentką, chciałaby kupić sobie iPada, żeby mieć trochę go do pracy studenckiej, a trochę też do zabawy, bo słyszała, że są to bardzo dobre urządzenia, które jej pomogą i w prowadzeniu notatek, i w ogarnianiu materiałów, ale też w korzystaniu z multimediów. Ola oczywiście jak to studentka chciałaby jak najmniej wydać, ale też nie lubi szastać pieniędzmi, więc chciałaby wydać na coś, co będzie w porządku na wiele lat. I co bym tutaj doradził? Myślę przede wszystkim, Olu, że powinnaś spojrzeć na iPady używane, dlatego że one dość dobrze trzymają cenę. Natomiast szukaj czegoś, co jest używane, ale niezbyt stare. To nie chodzi o stopień zużycia, nie chodzi o to naprawdę w jakim to będzie stanie, tylko jak długo jeszcze ten iPad będzie otrzymywał wsparcie od firmy Apple. Czyli jak długo będziesz otrzymywała jeszcze nowe oprogramowanie, zapewniające, że to urządzenie będzie w miarę bezpieczne. No i zakłada się, że iPad jest wspierany tak 6 do 7 lat. Czyli jeżeli kupisz iPada mniej więcej 3-letniego, no to masz szansę, że przez najbliższe 3 lata, a może nawet do końca studiów, to twoje urządzenie będzie wspierane. Co więcej, gdy szukasz iPada, to radziłbym ci poszukać takiego modelu, który jest wspierany przez Apple Pencil, czyli który można pisać rysikiem. Dlatego, że w twojej studenckiej pracy prawdopodobnie to odręczne notowanie, czy nawet gdzieś tam czasami rysowanie sobie może być przydatne. No i teraz w zasadzie wsparcie dla piórka Apple oraz wsparcie dla najnowszego systemu iOS, czyli 14, w momencie, gdy nagrywam ten materiał, to 14 jest instalowana, 14,7 bodajże, to są naprawdę podobne modele. To znaczy już od 6 generacji iPada możemy używać piórka. W tej chwili jeszcze też 5 generacja jest wspierana nowym systemem, w 5 piórka nie będziesz używać. Gdy będziesz szukać dla siebie iPada, to myślę, że warto znaleźć takiego, na którego będziesz miała wciąż gwarancję. Nie gwarancję producenta, ale sprzedawcy. Ja zwykle, jeżeli odsyłam kogoś, samego siebie też po używane sprzęty, to sięgam po portal amso.pl, firma Amso. Tam zwykle po prostu w dobrym stanie używane urządzenia mają 12 miesięcy gwarancji. I tam masz szansę za mniej więcej 1000 zł znaleźć iPada 6 generacji, na który będziesz miała gwarancję i na który pewno jeszcze ze 2-3 lata będziesz dostawała łatki od firmy Apple. Można powiedzieć, no tak, ale kupię iPada, mówisz o tym rysowaniu, a co z tym rysikiem? Przecież te rysiki są bardzo drogie, tak? Oryginalny rysik Apple to już nie wiem ile kosztuje, ale chyba coś koło 400 czy 500 zł. Natomiast możesz też kupić taki rysik, który mam w ręce, czyli krajon firmy Logitech, który kosztuje nieco mniej, który też się bardzo dobrze sprawdza. Także tutaj dla ciebie, Olu, dla studentki, która potrzebuje dobrego iPada, ale chce wydać 1000, może 1000 z hakiem złotych, to poszedłbym w tą stronę, czyli szukałbym czegoś, co wciąż jest wspierane, jeśli chodzi o update'y systemowe, wciąż już jest takim systemem nowym, czyli można pisać rysikiem po tym urządzeniu, jest urządzeniem używanym. Także tutaj mam nadzieję, że Olu, mam dla ciebie dobrą odpowiedź. A druga osoba, która się zastanawia nad iPadem, to jest Maria, która jest szefową małej firmy, biura architektonicznego. Właśnie to biuro przechodzi w pracę hybrydową, to znaczy część osób pracuje fizycznie w biurze, niektórzy osoby zdalnie. Prawdopodobnie ten proces będzie postępował, czyli coraz częściej będzie tak, że czy Maria, czy jej współpracownicy będą w różnych miejscach. I to wyzwanie, które potrzebują rozwiązać, to między innymi to, że siadają sobie przed materiałami i notują, i sobie szkicują, rysują. Siedzą w biurze przed
pandemią. Siedzieli w biurze po prostu przed kartkami papieru, a w tej chwili chcą zdalnie po prostu sobie na ekranie rysować. I tutaj przyszedł pomysł na to, że będą w takim razie pracować na iPadach. iPady, na których sobie po prostu odpalą Microsoft Whiteboard, dlatego że działają w środowisku Microsoftu. No i tutaj w przypadku Marii najprawdopodobniej poszedłbym w stronę nowego urządzenia, czy najnowszej generacji iPada, czyli tej ósmej generacji iPada 10-calowego, czy może iPada Pro 11-calowego, to urządzenie będzie nieco droższe, ale jeżeli to jest nowe urządzenie, to na 6, może na 7 lat będzie wspierane, będzie kupione i będziesz miała, Mario, święty spokój, jeśli chodzi o tego typu pracę. Oczywiście te urządzenia mogą też służyć wam do innych celów, ale wiem, że główne wyzwanie, jakie rozwiązujecie, to to, żeby się dobrze przygotować do pracy hybrydowej i żeby móc sobie notować. Zresztą podobną potrzebę mają też trenerzy, nauczyciele czy menadżerowie, którzy pracując hybrydowo, mając zespoły rozproszone albo słuchaczy właśnie w różnych miejscach, potrzebują poza tym, że mówią, że pokazują slajdy, też rysować, też notować. Przecież zwykle na spotkaniach ich rzeczywistych rysowaliśmy na flipcharcie, rysowaliśmy na kartkach na biurku. No i teraz iPady z rysikami są dla nas odpowiedzią w czasach pracy hybrydowej do tego typu działania. Także tutaj moja podpowiedź dla Marii, czyli dla drugiej osoby, która pyta, ale jeżeli kupuje iPada, to jakiego? No to takiego. Co więcej, nie kupuj tego z podstawowym pamięcią, czyli 32 GB pamięci, bo prawdopodobnie dość szybko te twoje rysunki, te twoje szkice zapełnią tą pamięć. Kup tego, który będzie miał co najmniej 128 GB pamięci. Także to moja podpowiedź dla Marii. I mamy trzecią osobę. Trzecią osobę, której już nie tyle podpowiadałem ostatnio, czy doradzałem na temat zakupu iPada, ale która to osoba się ze mną dzieliła, to Robert, który mówi, słuchaj, wiesz co, coraz częściej podróżuję, coraz częściej widzę, że nie chcę brać laptopa ze sobą, bo to, co mam na tablecie, mam na iPadzie w zupełności wystarcza, bo nie potrzebuję aplikacji laptopowych, taki charakter mojej pracy, ale chciałbym, żeby ten tablet był naprawdę mocny i żeby miał tam poczucie, że mam taki luz, jeśli chodzi o jego parametry. I Robert mówi, zastanawia się nad tym najnowszym iPadem Pro na procesorze M1, bo tego typu iPad, który sobie Robert wyposaży i w rysik, i w klawiaturę, będzie dla niego takim podstawowym narzędziem pracy, szczególnie wtedy, gdy będzie się przemieszczał. I teraz, gdy spojrzycie na ceny, no to zobaczycie, że ojejku, ale przecież ten iPad Pro z procesorem M1, to on kosztuje praktycznie tyle samo, co laptop. Tak, ale to tak naprawdę takich osób jak Robert jest to alternatywa laptopa, więc tutaj bym się ceną nie przerażał. Jest to zupełnie inny odbiorca, inna osoba niż Ola, o której mówiliśmy na początku, studentka, która by chciała wydać 1000, może maksymalnie 1500 zł na swojego iPada. I to takie podpowiedzi, takie trzy kierunki tego, gdzie bym skierował swój wzrok, kupując w 2021 roku iPada. Troszkę taka ogólniejsza jeszcze podpowiedź, bez względu na to, czy jesteś Olą, czy Marią, czy Robertem i szukasz iPada nowego, czy używanego, to pamiętaj, żeby nie kupować w tym roku iPada, którego RAM, którego pamięć operacyjna ma mniej niż 2 GB. Dlatego, że w tej chwili jeszcze są wspierane niektóre modele, które mają 1 GB RAMu. Prawdopodobnie już przy kolejnej, czy za parę kolejnych edycji systemu operacyjnego iOS-a już będą wspierane prawie tylko te urządzenia, które mają 2 GB RAMu. Potem oczywiście przyjdzie kolej prawdopodobnie na to, że będą już tylko te, które mają 3 GB RAMu i tak dalej. Także tutaj poza tym, który to jest procesor, to też ważne moim zdaniem, ile to jest RAMu, czyli inaczej mówiąc, szczególnie do ciebie, Olu, mówię, jeżeli spoglądasz na przykład na amso.pl i tam szukasz dla siebie jakiegoś iPada, to poza tym, że sprawdź, który jeszcze jest wspierany, to też zobacz, czy ma przynajmniej 2 GB pamięci operacyjnej. Taka moja zdroworozsądkowa podpowiedź, gdybym szukał iPada. Mam nadzieję, moi drodzy, że to jakoś pomogło, że to jakoś rozjaśniło wam wybory. W tym gąszczu, bo jak ja spojrzałem na portale czy nowych, czy używanych iPadów, to naprawdę są dziesiątki różnych modeli i wersji. Czasami się trudno połapać, który kupić. Mam nadzieję, że było to pomocne i pogodnie was pozdrawiam.